Witajcie na Bemowie. A tam jest mój pokój. Tak, tam na górze? No. Ale kuchnię przyszłam zobaczyć najpierw. Wow. Tapeta i blazeria wszędzie. To dopiero początek. Ale się nie rozmyślisz? Ja się nigdy nie rozmyślam. Chyba do tej pory mi się nie zdarzyło. To właśnie tego się podjęłaś. O kurczę, ile ten dom ma lat? Z 38 jest. Tutaj nie było, słuchajcie, żadnego remontu. W kuchni nie było remontu od kiedy ja pamiętam. To jest dom rodzinny Tomka. Dotychczas mieszkała na dole babcia, na górze drugie pokolenie. My jesteśmy pierwszą rodziną, która samodzielnie użytkowuje cały dom. Angelina i Tomek mają do dyspozycji dużą przestrzeń, ale do tej pory korzystali z maleńkiej i niefunkcjonalnej kuchni na piętrze, którą dawno temu stworzyli rodzice Tomka. Czas to zmienić. Tu są deski, które mają z 80 lat. Pewnikiem. Czyli w ogóle nie wiemy, co jest pod podłogą. Nie wiemy. Tutaj była spiżarnia. Ten dom jest absolutnie piękny i zachwycający. To okno jest przecudowne, okrągłe, no po prostu coś przepięknego. Moje okno. Natomiast stan tego pomieszczenia jest straszliwy. Mamy stare instalacje wszystkie, gazowe, hydrauliczne, nie wiadomo, co jest w środku. A jesteście przywiązani do tamtej ściany? Ja w ogóle. Nie szczególnie. Na pewno. A ja też nieszczególnie. Też nieszczególnie? No to bardzo dobrze. Skoro Milena też nieszczególnie jest przywiązana do tamtej ściany. Brzmi groźnie, ale nie jesteśmy. Jakie są wasze oczekiwania co do kuchni przede wszystkim? Duża, przestronna, z dobrym światłem. Ze zmywarką. Tak, ze zmywarką, bo w tej chwili w małej kuchni nie mamy miejsca na to. Korzystam z kuchni bardzo dużo. Codziennie gotuję, prowadzę też bloga, także gotowanie wpisuje się w te moje działania internetowe. Masz bloga kulinarnego? I taką kuchnię?